brat Roże nas uczył tego słuchania innych. I dzisiaj też po wieczornej modlitwie cała grupa braci, rzesza braci zostaje w kościele i oczywiście bracia, którzy są do tego w jakiś sposób przygotowani i każdy, kto chce, może do nas podejść. Po wieczornej modlitwie długo trwa właśnie taka chwila, kiedy wszyscy jeszcze, którzy są w kościele, śpiewają, modlą się, a my słuchamy młodych ludzi. Przychodzą do nas z różnymi problemami, ze swoim cierpieniem często, z którym chcą się z kimś podzielić, bo do tej pory nie mieli okazji z nikim o tym porozmawiać. Albo z pytaniami dotyczącymi wiary, z wątpliwościami, a czasem po prostu przeżywają też tu w Teze coś takiego właśnie szczególnego, że przychodzą się tym podzielić i spróbować zrozumieć, co się dzieje w ich sercu. Przede wszystkim tutaj to, co się dzieje, takie odmiany ludzi, którzy po tym tygodniu w Teze są zupełnie inni. Często przyjeżdżają tutaj w ogóle nie znając kościoła żadnego. Często próbują odkryć cokolwiek, nie wiedząc kompletnie nic. A po takim tygodniu, często w piątek wieczorem, podczas modlitwy wieczornej, widać u nich łzy. Widać takie próbę poznania Boga, otwarcia się też. No i ci ludzie wracają zupełnie odmienieni do swoich domów i często też świadczą o Chrystusie w swoim środowisku i wracają często ze swoimi przyjaciółmi, ze znajomymi w kolejnym roku z taką radością, z takim śmiechem. Takie pierwsze wspomnienie, które mam z Teze, takie z wioski tutaj, to jest pierwsze śniadanie w niedzielę. Jak przyjechaliśmy tutaj po długiej podróży, no i śniadanie w niedzielę, czyli bułka, dżem i masło. Takie ciepłe przyjęcie, też tłum ludzi, którzy tutaj z bagażami, wyjeżdżający, przyjeżdżający wszyscy razem. Wiele ludzi podchodziło, witało. Z każdym, czy jakieś uściski, czy podanie ręki, takie ciepłe przyjęcie, mimo że się nie znaliśmy, że widzimy się pierwszy, z niektórymi ostatni raz, bo wyjeżdżali, a oni tak wszyscy chętni do przyjęcia, do takiego powitania, tacy pełni radości po tym tygodniu. Przyjechałam tutaj pierwszy raz, nie znając tego miejsca, jako opiekun dla rok młodszych dziewczyn. I potem już co roku wracałam. I mogę powiedzieć, że jak dotychczas, to myślę, że to jest najlepszy okres mojego życia. Seigneur, ô mon âme, et du fond de mon être son saint nom. Alléluia. Taze, I
Pierwszy raz do Teze przyjechałem 6 lat temu. Pamiętam pewnych ludzi, pewne rozmowy, które naprawdę zmieniły kierunek mojego życia. Wychowywałem się w bardzo protestanckiej rodzinie. Dorastałem w holenderskim kościele reformowanym w Ameryce. W Teze pierwszy raz miałem okazję porozmawiać z katolikami o naszej wierze i zobaczyłem, jak wiele mamy wspólnego. Jak bracia powiedzieli, że warto przyjechać na dłużej, żeby zobaczyć, jak oni żyją, jak to się odbywa tutaj, jak organizują te spotkania. No i tak przez kilka lat próbowałem się zmotywować. No aż w końcu trzeba było podjąć tę decyzję. No i tak sobie stwierdziłem, że może to jest dobry czas. No i przyjechałem na 3 miesiące wstępnie, a zostałem na 11. Right now I guess I'm a volunteer at Taze. Obecnie jestem wolontariuszem w Teze. Dużo studiowałem, podróżowałem i małem się wielu różnych prac, ale nie odkryłem jeszcze dokładnie swojego powołania. Przyjechałem tu ponad 7 miesięcy temu, chyba pod koniec września. O, przybywają nowi. Zawsze przyjeżdżają w niedzielę. To mamy około 3000 ludzi. To jest najczęściej latem. W zimie jest dużo mniej. To są tygodnie, kiedy mamy 300-400 osób. Czasami jeszcze mniej. Ale to też ma swój klimat. Danego pobytu. So I called somebody from accommodation. They're coming. They're giving accommodation. I'm showing where is it. And then what are the costs? Dzień w Teze jest bardzo prosty, wyznaczany przez 3 modlitwy. Czyli modlitwa poranna, która tak jakby otwiera wszystko, modlitwa południowa, no i dzień. Tak jak zaczęliśmy modlitwą, tak też kończymy modlitwą wieczorną, która często trwa do późnych godzin wieczornych. Ludzie stają w kościele, żeby się modlić, żeby śpiewać, często żeby być w ciszy. Samo spotkanie, to, że się tutaj gościmy nawzajem, gościnność jest też takim fundamentem tego, co się dzieje tutaj w Teze, bo ludzie, którzy tu przyjeżdżają, oczywiście są też włączani w tę wspólną modlitwę. Wszyscy tu uczestniczą 3 razy dziennie razem z nami w modlitwie, ale też młodzi są zapraszani do tego, żeby się nawzajem gościć. Nas tu garstka wszystkich braci jest i tu w Teze 70 mniej więcej. A młodych 1000 nieraz, więc sami młodzi też włączają się w to przygotowanie wszystkiego, co jest potrzebne, żeby przeżyć tutaj razem tydzień. I myślę, że to też jest ważne doświadczenie spotkania w atmosferze przyjaźni i służby wzajemnej. Poprzez proste rzeczy to się dzieje, przez przygotowanie posiłków, wydanie ich, posprzątanie, potem przygotowanie kościoła na wspólną modlitwę. Przyjęcie tych, którzy przyjeżdżają tutaj, stale nowi, trzeba ich wprowadzić w to, co się w Teze dzieje. To jest ta baza, fundament, na którym potem dokonują się różne rzeczy. Trochę takie małe cuda, można powiedzieć. Spotykasz tych ludzi i wiesz, że spędzicie ze sobą dużo czasu. Spodziewasz się, że staną się dla ciebie ważni, ale nie potrafisz sobie wyobrazić, jak to wszystko zadziała. Z czasem poznajesz ich osobowość albo ich zaplecze kulturowe i nie wiesz, czy to w ogóle zadziała. Ale potem rzeczy, które cię denerwowały albo powodowały konflikty, powoli przestają mieć jakiekolwiek znaczenie w porównaniu do tego, co jest wspólne. They don't matter at all compared to the things that you share.
Brat Roże zakładał od początku tę wspólnotę z myślą o szukaniu, dążeniu do jedności, do pojednania chrześcijan. Znał Kościół katolicki jeszcze z młodości, z lat dziecięcych, z młodości. Jego ojciec był pastorem protestanckim, ale to babcia. Babcia ze strony matki w czasie I wojny światowej straciła swoich bliskich i nie poddała się jakiejś rezygnacji z módką, tylko powiedziała sobie, że żeby się takie sytuacje nie powtórzyły, jakie ja widziałam, cierpienia, z którymi się spotkałam, trzeba się pojednać. Chrześcijanie muszą się pojednać. I babcia, która pochodziła też z starego rodu protestanckiego, ze strony mamy, zaczęła chodzić do kościoła katolickiego. I brat Roże często do tego nawiązywał, że kiedy wybuchła II wojna światowa, zrozumiał dobrze słowa babci i jej intuicję. I tak brat Roże do końca życia trwał w tym przekonaniu, że to jest jakaś droga do jedności. Pozostać wiernym swoim korzeniom, swojemu pochodzeniu, ale jednocześnie otworzyć swoje serce i przyjąć skarby wiary wszystkich tradycji chrześcijańskich Kościoła katolickiego. Wiedział, że w Kościele katolickim Eucharystia jest tym najważniejszym momentem, tym wielkim skarbem Kościoła. Wiedział, że w Kościele prawosławnym to poczucie tajemnicy i szczególne podejście do rozumienia zmartwychwstania Chrystusa, obecności Ducha Świętego w tej tradycji. Więc liturgia prawosławna też ją bardzo kochał. Najpierw zostałem bratem, wstąpiłem w 1977 roku do wspólnoty. Przez długi czas przygotowywałem się do tego, żeby złożyć śluby, bo po paru latach przygotowania składamy zobowiązania do życia na zawsze w tej wspólnocie. Złożyłem śluby w 80 roku na Wielkanoc. No a potem po tych ponad 20 latach brat Roże zapytał mnie, poprosił mnie o to, czy bym nie przygotował się do przyjęcia święceń kapłańskich, bo brat Roże widział taką potrzebę tutaj we wspólnocie, by był też na miejscu ksiądz spośród braci. Wiadomo, że to może rodzić takie pytania, bo ta wspólnota jest bardzo ekumeniczna. Mamy tutaj braci pochodzenia katolickiego, anglikańskiego, luterańskiego i paru innych kościołów protestanckich. Że wiadomo, że tutaj w tej wspólnocie musimy czasem pójść na pewne kompromisy, ale warto pamiętać, że wszyscy bracia z TZ przyjmują obecność realną Pana Jezusa w Eucharystii, że jest sprawowana Eucharystia codziennie, na porannej modlitwie jest rozdawana Komunia Święta i bracia zawsze tłumaczą, że Komunia Święta jest tylko dla tych osób, które podzielają wiarę w obecność Jezusa Eucharystii. Powiedziałbym, że przede wszystkim staramy się szukać tego, co nas łączy, czyli nas Pan Jezus Chrystus i też staramy się wymieniać doświadczeniami z naszych rodzinnych kościołów czy doświadczeniem naszego życia. Podczas dyskusji w grupkach biblijnych, czy podczas posiłków, czy w ewentualnym czasie wolnym. To jest właśnie piękne, że małymi krokami można naprawdę poznać doświadczenie chrześcijan z całego świata, doświadczyć tej powszechności Kościoła.
Kiedy jestem w kościele i słucham pieśni z TZ, dostrzegam, jak cudnie są skomponowane. Całym sobą czuję ich piękno. One są niesamowite, wspaniałe, doskonałe. Cztery głosy śpiewają równocześnie i wtedy czujesz muzykę. Wszyscy dookoła śpiewają razem z tobą i jesteś częścią czegoś większego. Kiedy śpiewam, czuję, że jestem częścią TZ, jestem częścią modlitwy. I mój głos może uczynić tę pieśń idealną. No może nie idealną, ale pełną. Uczestniczę we wspólnocie. Czasami, jakby to powiedzieć, wiesz, że w jednym zdaniu możesz zawrzeć jakieś wielkie pragnienie do Pana Boga. Chociaż to jest bardzo prosta modlitwa, bo to są dwa, trzy zdania powtarzane podczas całego śpiewania. Ale to mnie bardzo dotyka, że te piękne słowa świętej Teresy Wielkiej: już się nie lękaj, porzuć martwienia, sam Bóg wystarcza. To są bardzo proste słowa, ale bardzo mnie dotykają. Mimo że każdy tutaj z nas pochodzi z różnych tradycji, z różnymi doświadczeniami życiowymi, to jak śpiewamy czy robimy różne rzeczy razem, to nie tworzy to, jak to się mówi, kakofonii, tylko tworzy jeden jakąś całość, która daje piękny obraz. My story starts 10 years ago, when I was 17. Moja przygoda z TZ zaczęła się 10 lat temu. Miałem 17 lat, a moja siostra była tutaj wolontariuszką. Często mówiła mi, że to bardzo piękne miejsce i powinienem tu przyjechać. I asked her many times, so what? Talk me more about prosiłem ją wiele razy, by opowiedziała mi coś więcej, ale ona upierała się, że TZ to coś, co musisz odkryć samodzielnie. Tego roku przyjechałem tu ze swoją dziewczyną, która przeżywa kryzys wiary. Maybe what she usually used to say was, I think that human powtarzała zwykle, że każdy człowiek musi w coś wierzyć. Że niektórzy wierzą w Boga, niektórzy w naturę. I don't really know what I believe in. And then I asked she, why don't you came with ona jednak sama nie wiedziała, w co powinna wierzyć. Zapytałem w końcu, czy nie pojedziesz ze mną do TZ, by o tym pomyśleć. Przyjechała, a ja byłem bardzo zaskoczony, bo w środku tygodnia powiedziała, że pójdzie do spowiedzi. Pójdę do księdza, żeby się wyspowiadać. Naprawdę?